Siema wszystkim z tej strony Cwaniak i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Awesome Tanks, które będziemy udawać na levelach chyba od 9 wzwyż, ponieważ dobrze pamiętam, zakończyłem na levelu 8, ale mogę się troszeczkę mylić. Mamy na maksa ulepszonego naszego ricocheta, mamy na maksa amunicję, mamy wszystko zrobionego tak picuś glancuś, więc play i tak jak powiedziałem 9 level, zobaczymy co dla nas tutaj ma przygotowanego. Okej, dwie strony, oj niedobrze, bardzo niedobrze, bo rakiety w ciasnym załóg, o mój! Kurde, tak chcecie się bawić, to ja was tutaj pobawię się z rikoszetami, tak? Tak chcecie mnie potraktować. Takie jesteście, przyjaciel. Właśnie się tam zabiłem. Ale moi drodzy, rikoszet na maksa ma naprawdę fajne gnaty. I to fajne, naprawdę bije damage. Więc jeżeli się dobrze tutaj postaram i dobrze poklikam, to możliwe, że wszystko tutaj ładnie wyczyszczę w mgnieniu oka. Jeden ze spawnerów jest zniszczony. Ja właśnie znowu sobie zadałem damage, ponieważ jestem po prostu jełopem. Nie oszukujmy się, to jest po prostu bycie jełopem. Nie mam amunicji, ponieważ jej nie kupiłem, ponieważ jestem, jak już powiedziałem, to jełopem. I teraz przez to mogę przegrać, bo mam właśnie życia na jedno uderzenie, czyli najprawdopodobniej jesteśmy zniszczeni. Ewentualnie, że... Są rakiety, to jest trudne do uniknięcia. Albo rakieta, albo to. No nie mogłem niczego innego wybrać. Więc kupujemy sobie amunicję. I ja teraz z tym rikoszetem, z tym naszym kochanym rikoszetem, zrobię taką zadymę, że tutaj nic nie przejdzie. Tu nic nie przejedzie, nic nie przeżyje. Tu jest zamrożenie, więc szybko sobie je zakupimy. Pyk. Pyk. Tak jest, spawner, szybko niszczymy. Dobrze, cudownie wręcz. Tak jest, nie niszczymy tej ściany. Nie niszczymy tej ściany. Dobrze. Teraz tutaj działko, super. Teraz te tutaj rakiety. I do spawnera. Pyk. I jedyneczka szybko, żeby to nie tracić jeszcze bezsensownie rikoszeta. Pięknie, czyli powiedzmy mogłem wygrać poprzednim razem, tylko musiałem mieć po prostu amunicję do rikoszetu. Ale nie kupiłem, bo zapomniało mi się. Okej, jeżeli tak robię, to wybuchnie tam coś. Dobrze. Teraz tu jest rakieta, która dostanie od nas w zęby. Chciałbym to zniszczyć, dziękuję. Tu jest spawner. Spawner jeszcze nie zniszczony. Da się w sumie skończyć amunicja, więc mogę tylko maksymalnie tym wypuścić. Okej, nawet spoko wyszło. Tylko moje życie teraz jest w dobrym stanie. Okej. Teraz tak, to działko. Ała. Czy mogę jakoś... Okej, level complete, zbieramy tylko pieniądze. Znowu dwie skrzynki z skrzynią. Dobra, rikoszet musimy odkupić, amunicję. I mamy teraz 22 tysiące. Możemy sobie kupić rakiety, możemy sobie kupić kanony. Rakiety wydają mi się być fajne, ponieważ to są rakiety i może będą same naprowadzające. Jednakże kanon wydaje się być czymś takim... W zasadzie załaduj wielką kulę i wypuść. A kupię sobie rakiety. Mogę sobie kupić armor. Nie pomyślałem, kupię sobie rakiety. Teraz tak, 10 level, przecież ja mogę mieć e-bronię, tak? Czyli mam teraz... O, poczekajcie. O kurczę, to z tej strony są. Nie pomyślałem, że one będą z tej strony, myślałem, że będą jakoś dalej. Ale okej, teraz zobaczymy jak rakiety działają, przecież. Aha. Czyli rakietami mogę sobie wylecieć gdzie chcę. Jednakże muszę nimi sterować, co jest dość problematyczne, bym powiedział. Bo to nie jest taka fajna wtedy rozgrywka. W sensie, nie to co problematyczne, tylko kurczę, ja chcę też, że jak powiem, poczuć, że ja coś robię, a nie, że tylko wypuszczam rakietę. To jest jak Guided Missiles w Fortnite, jeżeli gracie. To było przez pewien czas super śmieszna zabawa, ale potem okazało się, że to jest po prostu za mocne i po prostu za bardzo bezskillowe. Dlatego tego nie chcę po prostu zrobić. Co ja muszę znaleźć? Okej, tu jest przejście. Tutaj pyk, rikoszety nawalają, rakiety mnie gonią, ciach, bum, niszczymy spawner, chociaż tu jest jeszcze skrzynka, więc może się na niej skupię, żeby mieć tutaj dużo pieniędzy, tak jest. Tam jest jeszcze jedna skrzynka, więc też do niej sobie pójdę. Pyk, gold zdobyty, no i teraz oczywiście niszczymy już ten spawner, nawet po prostu normalnym gnatem. Czyli to jeszcze coś jest. Są kolejne skrzynki, to mi się podoba. To mi się, o kurczę, co to było? Co to był za jakieś pnącze, które mi złapało? Nie wiem. Ale wiem, że muszę uważać. Okej, pyk. Unikam. To sobie ponikałem.
Dawajcie, pyk, rakietka leci. Aha, ja mogę je po prostu eksplodować po prostu w trakcie lotu i tyle. Okej. Pyk, pełna moc. Tutaj wybuch. Tutaj, o kurcze, lecą do mnie, lecą, ale ja tam niszczy ich pięknie. To jest skrzynka z apteczką, więc się troszeczkę wyleczyliśmy. Pieniądze tu są na moim podwórku. O kur... Okej. Po prostu rakietki i teraz co, gdzieś tam muszę iść? Użyłem tego dlatego, że to się, tym się szybko strasznie niszczy ściany. Tu jest skrzynia, więc pewnie do niej pojadę, ale gdzie mam teraz pójść? Tutaj w to? Nie. A jednak tu się coś ukryło. Ale to nie jest ostatnie. Zobaczmy, jak daleko mogę w ogóle tym przelecieć. Czego mam limit czasu, o to mi chodzi. To w takim razie musi być tam i nie mam limitu czasu. Czy ja mogę sam przed wylecieć stąd? Dosłownie mogę wylecieć stąd i nie martwić się o tym, że ktoś mnie zestrzeli. Co jest wręcz głupie. Ewentualnie tutaj po prawo coś jest. Nie, jest tutaj nasze działko. Level complete. 16 tysięcy golda. Nie zdążyłem zdobyć golda, ale mamy zrobione. Rakietki, no mówię, są takie średnio na jeża. Jeżeli chodzi o to, czy mi się podobają, czy nie. W sensie mocne, ale za, nawet bym powiedział lekko. Teraz 11 level. Okej, zacznijmy od tej strony. Niszczymy to. I szkoli koszet. No co to jest za laser jakiś, albo jakiś glut, który się do mnie przyczepia? Pyk. Pyk, zniszczony, okej. Coś też się schowało? Nic się nie schowało, więc wchodzimy w dół. Tu jest działko, szybko zniszczone, to są kolejne działka, zamroziliśmy ich przeciwników. Dawaj, niszczymy rakiety, dobrze. Tak jest, znowu zamrożenie. Znowu zamrożenie, więc możemy sobie ładnie przejść. Znowu zamrożenie, ależ RNG kocha nas w tym podejściu. Tam jest spawner, którego szybko likwidujemy. Okej, to są już rakiety, więc to nie mogę tak szybko klikać. I level complete. Okej, ten level był naprawdę dziwny. Naprawdę dziwny. Ile w ogóle za laser? 28 tysięcy. Okej, a ewentualnie 28 tysięcy za armor. Okej, bo zbieramy to. Teraz tak, przechodzimy tędy. Uwaga. Wyciągamy rykoszet. Ewentualnie wyciągamy rakiety. Ha! I co typie? Ty myślisz, że tylko ty masz rakietki? Oj nie, mój kolego. Czekajcie, teraz poszukamy tutaj. Odkryjemy, dobra. Otworzyliśmy sobie ścianę. No i zobaczcie, jak to jest głupie. Ja mogę po prostu ze spawnu lecieć do moich przeciwników. Ja się muszę nawet o tym martwić, że... Czy pieniędzy nie zbawam jedynie? Przecież ja tutaj odkrywam level, okej. Kurczę, i ta ostatnia rakieta już, którą używam. Bo to jest po prostu głupie. Pyk! Tylko, że też jest może głupi, bo nie muszę się starać o tym, żeby kogoś trafić, bo jeżeli nawet nie trafię, no to tak się coś odbija, ale... No przynajmniej jest bardziej zbalansowany, dawajcie. Pyk, rakieta wyleciała, tam jest spawner. Szybciutko przed spawnerem, znaczy spawner niszczy. Teraz tutaj otwieramy ścianę, kolejny spawner. No ten laser, lizak, jęzor, cokolwiek to jest. Pyk. Okej, niszczymy ta 100. Otwieramy sobie ścianę, tam jest apteczka, jak co? O ile zaraz mi nie zniknie. Zaraz pewnie miał rakiety, więc muszę uważać. Uwaga, apteczka, unikamy. Okej, teraz tak, rakiety. Pyk, chcę to otworzyć i zobaczyć, co tam będzie. Ciach. Okej, okay, rakietownik. Kolejny. Kolejny. Jest coś takiego bezpiecznego, raczej niebezpiecznego? Okej, okay, czyli spawner tylko na końcu. Niech będzie. O kurczę, dobrze, jednak nie tylko spawner. Jednak nie tylko spawner i teraz się troszeczkę boję o moje życie. Okej, okay, rakieta leci w takim razie. Muszę tu zagrać bezpieczniej. Byleby wygrać. Okej. Okay. Trzy rakiety muszą pewnie badać, żeby to zniszczyć, jak mi się wydaje. Nie dolatuje chyba. Zrobimy tak. Wydaje mi się, że teraz nie doleciało. To mogło być, że nie doleciało. Więc zaraz ten strzał powinien już załatwić wszystko na cacy. No i nie zabrałem pieniędzy, nie. Nie zabrałem pieniędzy, ale możemy sobie kupić laser, ewentualnie armor. Ja kupię sobie laser, ze względu na to, że potrzebuję w końcu jakiejś nowej broni, która mnie będzie ultra zadowalać. I zgaduję, że to będzie właśnie ona. Więc 13 level, 6. Aha, czyli to jest... To jest w zasadzie, co... Co właśnie leciały do nas te nowe niebieskie maszynki. I to nie były języki, tylko w takim razie lasery. To są lasery, właśnie. Pyk.
Rakieta was walnęła, okej, teraz tutaj spawner. Ol, on został zmeltowany. A pomyślcie sobie, co będzie w momencie, kiedy załaduję sobie na maksa ten, właśnie laser, w sensie ulepszę go. O, jak to będzie ich bolało. O, jak to będzie bolało. Uniknięcie rakiety, okej, dostałem tak jak inną. To jest spawner. To ja mogę załadować sobie strzał, pyk. Dobrze. Pyk. To jest laserowy turret, więc trzeba go zniszczyć szybko. Pyk. Okej, zniszczony. Załadowany strzał, jak co? Pyk. Zniszczony kolejny typ. Tutaj maszynkę. O kurczę. Okej, okej, szybko. O, on wypuścił tych rakiet. A co, po prostu w niego wjechałem i tyle. Teraz wypuścimy rakietę, zobaczyć co tutaj się dzieje. Oj, dobrze, że tutaj nas wjechał szybko. Aha, ja mogę jeździć i tym sterować. To jest akurat fajne, nie wiedziałem, że nie mogę się, że mogę się ruszać. To oczywiście mi jest trudniej z kamerką wtedy, ale da się, da się. Teraz szóstka. Pyk. Pyk, ktoś do mnie. O nie, akurat teraz ktoś do mnie musi przyjść na serio. Okej, powrót do naszej armii i zobaczymy teraz armii, do naszego czołgu. Teraz tylko, żeby nie skrzanić, bo to naprawdę, okej, nie było możliwe, żeby to zepsuć, ale no trzeba było być po prostu ostrożnym. Teraz tak, amunicja kupiona, lepszy poziom laseru, amunicja do rikoszetów, amunicja do rakiet. I zostały nam już tylko dwa levele, 14 level. Zaczniemy od zobaczenia, co jest przed nami. Okej, rakietnicy są przed nami, znaczy już ich nie ma. Oj, to ma strasznie słabą zwrotność, to mnie denerwuje. Okej, dobra, to lecimy z laserem. Oj, oj, oj. Dobra, dobra, ale ja nie spodziewałem się, że już tak do mnie podejdziecie. Tu jest spawner, tu jest szybko zniszczony. Pamiętajcie, to jest dopiero pierwszy upgrade naszego laseru. Co dopiero będzie, jak się zrobi na maksa ten laser. O Jezu, ale czyszczonko jest z tego wszystkiego. Oj no, net jest 6 z tego laseru, dobrze. Tylko amunicja, właśnie, a ja mam cała z amunicji. Zapomniałem, że przecież no nie mam nieskończonej amunicji, więc prędzej czy później będę musiał troszeczkę zbastować. Ale to nie stanie się zbyt szybko. Okej, no może. Okej, może jednak. Może jednak to jest troszeczkę problematycznie z tym typem. Oj, było blisko śmierci. Było blisko śmierci. Ja teraz ładuję cios. Żeby jak ktoś nas wjechał, to nas dostał. Ciach. Nie dostał, przecież nie zginął. Okej. Unik. O, pięknie, cwaniak. Teraz rakieta. Zobaczcie, co tam się dzieje. Ewentualnie poniszczyć wszystko na dystans. Dwójka chyba zniszczona. Uważam, że jak oni widzą rakietę, to nagle już do mnie lecą. To nie jest tak, że oni muszą zobaczyć mnie jako ciałem, tylko jak już, o widzicie, leci stąd rakieta, to on pewnie tam jest. Fajnie zaprogramowane to w sumie jest, bo tak to daje to jakiegoś poziomu trudności w tej grze. Bo zazwyczaj, jeżeli coś gra się takiego typu gry i właśnie jest taka umiejętność jak rakiety, to, o nie, 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 o nie, o nie, o nie. To właśnie w momencie, kiedy wystrzelasz z tej rakiety, możesz strzelać cały czas. A tutaj chociaż jest jakaś forma, że jak powiem, odpowiedzi od przeciwników. Okej, laser, rikoszy, teraz tak. Mamy nauczkę na przeszłość, że na początku nie możemy od razu. O, dziękuję. Nie możemy zacząć od razu od laseru. Pyk. Tylko trzeba poczekać z tym troszeczkę tutaj zbastować. Przytrzymać trochę wszyściutko i dopiero potem polecieć sobie na pełnej z tym wszystkim. Pyk. Pyk. Okej, nie dostałem. Dobrze, pięknie zniszczone. Tutaj beczki niech sobie lecą do góry. Okej, co ja właśnie mam? Okej, rakiety. Niech będą. Proszę, nie mogę puścić, żeby ta rakieta po prostu leciała do przodu, a nie, że jak tam przyjdzie, to wybucha. Okej, teraz laser. Wydaje mi się, że mogę odpalić już. Wydaje mi się, że mogę odpalić. Jest apteczka jeszcze, więc uwaga. 3, 4, start. Chociaż kto ma lepsze lasery? Jak na razie chyba oni. Chociaż? Nie. Pyk. Zamrożenie. To mi się przyda. Koniecznie wręcz. Pyk. Pyk. O nie, da sobie ci ten główny czołg. Z nim jest problem, z nim jest problem, z nim jest problem. Dawaj, okej. O kurczę, no ja nie wiem, czy to jest wystarczające, żeby to zniszczyć tym czymś. On jest za mocny. A bo ja jestem za słaby. Ale przypuszczam, że może być za mocny. Ewentualnie potrzebuję innego rikoszetu jak koniecznie. Czyli co, że mam na początku zacząć co? Z rakietami po prostu?
Znaczy to jest plan. Tylko taki strasznie strasznie, nie wiem, dla tchórza, tak? Znaczy to jest gdzieś maszyna na pewno jedna. Okej, okay, pyk. Dziękuję za apteczkę. Okej, okay, zniszczyłem tego. Teraz tutaj w to. Teraz tutaj w to. Jeszcze raz. Okej, okay, jednak jeszcze nie. Pyk. Teraz mogę sobie używać karabinku. Wydaje mi się, że jest wystarczający minigun. Ale przynajmniej dobrze, że tak się stało, bo na początku, pamiętacie, na początku pierwszego odcinka powiedziałem, że o, no trochę głupio, że minigun jest taką mocną bronią i że może wszystko niszczyć. No ale właśnie się okazało, że nie, nie może. Pyk. Pyk. Okej. Okay. Teraz tak, tam co będzie? Uuu, to jest do naszego rikoszetu. Pyk. Pyk. Nie mogę jak tego marnować. Muszę to, tak jak powiedziałem, przetrzymać na tego bossa, więc 6. O nie, wyszedł. Nie, no przestań. Okej, okay, udało się, ale to nie jest jeszcze, nie jestem jeszcze bezpieczny. O nie. Dobra, unik. Ciach, dobrze. Teraz laser. O kurczę, jak one tak wyjeżdżają, to nie jest fajne. Pyk. Pyk. Apteczka. Dobrze, udało mi się wyleczyć, chociaż troszeczkę. Tu jest spawner, tu jest spawner i w końcu mamy zrobiony level 14. No i to potrzebuje 31 tysięcy, okej, to nie mogę tego zrobić, ale mogę kupić amunicję, mogę kupić sobie upgrade rakiet. Raz bo raz, ale mogę, więc to się nam może przydać w przyszłości. I zobaczymy. Uwielbiam mojego psa. Szczególnie jak szczeka w momencie nagrywania. Okej, co tu się będzie działo? Zacznijmy od niszczenia tego. O kurczę, no dobra, to ja nie spodziewałem się, że to będzie aż takie otwarcie gigantyczne. Więc ja w takim razie, ja się biorę za laser. Okej, tego ja nie chciałem spotkać na twarzy. Potrzebuję skrzynię. Potrzebuję skrzynię z apteczką, dziękuję. Wydaje mi się, że tu są, że tu jest każdy rodzaj bossa. Wszędzie. Tu są pozamykani. I tyle. Spawn, okej. O nie, to on. To on, nasz największy wróg. Czyli nasz największy wróg jest w lewym górnym rogu. To, co mi teraz gra pokazała. Okej. Okay. Okej. Okay. Będę wiedział przynajmniej o tym, więc zacznę sobie na przykład od laseru. Tu. To będzie szybko. Tego zniszczymy szybko. Tak, w lewy górny rok nie chcę iść. Wiadomo, co tam już jest. Sam już tam czeka. Tu. Tu jest laser po prostu. Pyk. I zielony knypek. Tu został szybko zlikwidowany. Pyk. Teraz tu. Tam jest spawner, więc go, znaczy w sumie już go nie ma. Laster jeszcze mogę wykorzystywać, ponieważ to nie jest jeszcze ten nasz problematyczny laserownik. Tu jest rakietnik. Nie wiem, ja pięknie nazwam, prawda? Rakietnik, laserownik. Co tam jest? Kulkownik niech będzie, w takim razie, żeby iść taką jedną, jednym typem nazewnic. Okej, okay, i teraz wychodzę zaraz. Przestań wylatować ten ruch, ja chcę tutaj zakręcić szybko po prostu. Okej, leci. Pyk. Gin. Dobra, zginął. Mamy to w takim razie. Skoro on już teraz zginął, to możemy się rozkręcić naszymi rikoszetami i mamy zrobiony najprawdopodobniej level. To jest szybko spawner. Pyk. I mamy level complete, a przez to też mamy... Nie chcę żadnego... Skoro na mnie klipi pisać. Przestałem też wygraną grę. No więc, tak jak mówiłem wam w pierwszym odcinku, ta gra, jeżeli dobrze mi się wydaje, ma przynajmniej dwie części. Jeżeli ma więcej, to jeszcze lepiej. Więc jeżeli chcecie, aby pojawiła się druga część na moim kanale, napiszcie mi o tym w komentarzu lub zostawcie po prostu łapkę w górę. Jeżeli widzę, że jest więcej łapek w górę, to znaczy. Nie, to znaczy, że po prostu chcecie tą drugą część. Jest to wręcz oczywiste, ale jeżeli chcecie mi też po prostu jakby bardziej
potwierdzić, to napiszcie w komentarzu o tym, że chcecie drugą część. A zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję za gierkę, którą wyczekiwaliście, przynajmniej niektórzy z was, od długiego czasu. I w sumie dziękuję wam za to polecenie, ponieważ była o wiele lepsza niż mi się wydawała ze samych screenów, czy też po prostu trailerów. To ma tyle, ja się żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace. Yo! Oh!